O, no tam ta akcja mi się podobała. No i rozpierdzielił tę kanapę. No i niestety trzeba było, kurczę, odwracać pieniądz. Dzień dobry, witam serdecznie. Lekkie spóźnienie, prawie, ale zdążyłem. Siema. Tylko kawy sobie nie przyniosłem jeszcze. Nie udało się wszystkim wyrobić. Ale takie życie, takie życie. Hejka wszystkim, siemanko. Dzień dobry. Fajna koszulka. Że oczy pląsu dostaje, no właśnie. Jeśli kiedykolwiek będziecie pracować przed kamerą, coś nagrywać, to nigdy nie ubierajcie podkoszulków w paski, bo kamera nie lubi. Nie wiem, jak to działa do końca. Kiedyś mi to jakiś gościu wyjaśnił, coś nagrywaliśmy. Nie pamiętam co. Przyszedłem na nagrywki w jakiejś takiej właśnie koszulce jak ta i mówi: chłopie, co ty nosisz? Co to jest? Że to będzie tragicznie wyglądać. No i rzeczywiście, z jakiegoś powodu tak to działa. Nie wiem czemu. A ja lubię tego. Lubię koszulki w paski. Nie wiem, jakoś tak. Mam takich parę. Aleksja, możesz stać na bardziej z ten go. Ja pierdolę, agresywny dżanok jak był. Ładnie szatnęliśmy. Kurczę, nie wiem, czy Rexa nie jest od lane'a. Jeśli jest, no to lipa. No właśnie. Nie musiałem tego zagrać chyba. Dobra, puścimy to. Co jest? No weź ją zabij. No z kujem zabijałeś chyba gościu, czy nie? Co jest? Bierzemy turret cały chyba. Dziękujesz. No. Jinxerka leci. Jezu, tego nie było widać prawie, co jest? Aha. Nie, on dostałem agra? Dobra. Ej, ta Jinx R-ka w ogóle była zajebiście chudziutka taka, nie? Tego nie było widać, prawie. Zabijmy go jeszcze chyba, potem od razu. Okej, okay, flash is good. Lee Sin leci. Dobra, ja bym turę tuknął. O Jezu, co jest? O, nie mamy. Dobra, padam. Ale czy nie mam problemu z tym, że mocno drapię w meblach? Nie wiem. Znaczy, no drapię sobie, ale mi to tam whatever. Ale jak byłem na tamtym mieszkaniu poprzednim, co wynajmowałem, to kurde, no Morton rozpierdzielił kanapę. A to była tam kanapa tego właściciela. No i kosztowała trochę pieniądza. No i rozpierdzielił tę kanapę. No i niestety trzeba było, kurczę, odwracać pieniądz. Że ciężko mieszkanie, żeby ten. Tu jeszcze, że wam powiem, że Mortona na przypale. Nie mówiłem nic gościowi. Dlatego później powiedział. Czy no, później wpadł. Czy ogólnie jak ja. Czekajcie, dobra. Coś pompowane. Nie ma. Ej, może. No ja na przypale Mortona tam. Miałem. Ale ogólnie tam, choć nie będę miał mieszkania na tamtym mieszkaniu, ale chyba 4 lata, albo 5, wydaje mi się. Nie pamiętam już. I ogólnie miałem o tyle fajnie, że ten gość, co tam jego mieszkanie było, to on gdzieś mieszkał za granicą. Ja się z nim w ogóle na oczy widziałem chyba 2 razy przez 5 lat. Więc gość miał totalnie wywalone. Co ja sobie tam robię na chacie? Tylko no, tylko później no, za tę kanapę musiałem zwrócić hajsik. Tyle sobie. Ja się nawet nic nie kłóciłem, tylko wiesz. Normalnie rozjebana kanapa. Później powiedział, no, że sobie mogę wziąć tę kanapę, nie? Koniec końców chyba tam ktoś tam z rodziny to pobrał w końcu, bo kanapa taka całkiem fajna, tylko no, miała boki takie rozpierdzielone, nie? Trochę sobie Morton drapał, a on wtedy to boki mamy od małego, nie? No to taki mały kot, no to... Musi, no, wypierdzielać mnie to... Gramy, leć! O, what? Dobra. Aż za minutę dopiero. Ale no, ogólnie to polecam raczej się spytać, jeśli chcecie wynajmować i macie zwierzaka. Raczej miałoby sens. Raczej byłoby to mądre. Nawet szczerze o tym na nie pomyślałem wtedy, że trzeba dać komuś znać, że będziesz miał zwierzę w domu. Jakoś na to nie wpadłem. Ale w sumie jak teraz myślę z perspektywy ewentualnego wynajmowania komuś, no to
No wolałbym wiedzieć, czy będzie tam mieszkało jakieś zwierzę. No a to mieszkanko, co tam mieszkałem wtedy, no to było takie w miarę nówka, nieśmigana. Ten gość tam chyba mieszkał z rok czy coś takiego i się wyprowadził z Polski. Całkiem fajne było tam to mieszkanko ogólnie. A ta kanapa to chyba, nie wiem, z piątkę jakoś kosztowała czy coś takiego? Nie wiem, 4 albo 5 koła mi policzył. Nie pamiętam, to już było 3 lata temu ponad. Nie no, chyba 4, czekaj. Nie, 4. No, no, chyba 4. Czy dobrze pamiętam? Takie. Dobra, mam taki pakunek. Mam tej pakunek. Tylko czekajcie. Tu jest, kurde, nalepka. No dobra, nieważne, nie będę tego pokazywał. To jest coś ciekawego. Nie wiem, jak wam to nawet zapowiedzieć, ale jak to zobaczycie, to się zaskoczycie. Dobra, dam wam lekką zapowiedź. XL. Co to może być? Jak myślicie? Dobra, pokażę już. Excel. Excel wysłało mi coś. Jeśli ktoś śledzi ich Twittera, to może to widział. Dildo? Jesteście głupi. Głupi jesteście jak cholera. To jest za mocne. To jest za mocne. Dobra, check this. To jest kombinezon czekolady. Takie coś. Fajne? To jest taki ten, to jest... Jak to się nazywa? Onesie się mówi? Onesie się pisze. Co to jest? No to jest potężny czekolad. What the fuck, czekolada nie znacie? Dobra, muszę to ubrać chyba, co? Ściągam bluzę. Czekajcie, tylko to muszę... Jak ja to mam ubrać? Gdzie tu się kończy zamek? Jak do tego wejść? O Jezu, dziwnie się to ubiera. Wchodzę w czekoladę, tak jest. Jestem jednością z czekoladem teraz. O kur... Ojej, to jest trochę małe? Nie, nie, dobra jest. Ty, a jak... Czy tu jest cały ten? A nie, myślałem, że jest taki... O kurde. Nie ma kieszeni? O nie, no kieszeni nie ma. Ale lipę zrobili. Jak można było kieszeni nie zrobić tutaj? Trochę tragedia z ich strony. O, kaptur mógł być troszkę większy. Nie, no tutaj tak mi brakuje kieszeni. Zajebiście, co? Mi się podoba. To jeszcze jest logo, Excel. Zajebiście. Nie no, mega mi się... Flaga Polski jeszcze! Ja pierdyle, nie no, Polska górą. Tu coś jest? Jesteś z tyłu? Nie ma, jest tylko... Czekajcie, może coś jeszcze jest ukrytego. Nie no, tak mi tutaj kieszeni brakuje. Jakby tutaj kieszeni zrobili jeszcze, zajebiście by było. Jeszcze raz pokaż tył? Nie no, zboczeńce. Nie będę wam. Co? Jego oczy są na tyłku? Witamy w prezentacji bohatera League of Legends. Na celowniku... Nerwary. Zielony ojciec. Polska górą. Nie no, zajebiście. Fajne, tylko tak jak mówię, no trochę brakuje tutaj tych... A nie wiem, to jest L-ka w ogóle? Bo ja mówiłem, żeby L-kę, czy... albo M-kę? Nie ma napisane, jaki to jest rozmiar. Nie pamiętam, jaki tam pisałem. Fajne, mi się podoba. Jest całkiem wygodne, nawet. Tylko coś czuję, że to będzie gorąco w tym chyba, nie? Ale... Kozak, mega mi się podoba, super. Mega fajne. A czekaj, oni to można kupić w ogóle u nich? Ty, nie ma tego jeszcze chyba w sklepie. Ty, no nie ma tego w sklepie jeszcze. Czemu tego nie ma w sklepie? Na zachowanie podłe. Zamek jest w porządku. Nie, no zajebiście, no, normalnie będę w tym siedział przecież. Super to jest. Takie śliskie, śliskie, flaga Polski. Nie no, kozak totalny to jest. Tylko, kurczę, no, powinienem pod koszulkę ściągnąć, bo będzie mi gorąco. No nie mogę na streamie niestety takich rzeczy robić. Z bręźnych. Amerkę. Zdawałam się jej użyć. Let's go. Shaker? Nie, to hard. Jak to nie weszło, co? Ja to zrobię, spokojnie. Dziwne, tak? A. Troszkę żarcik. No, nieskromnie powiem, że baliśmy. No nie będę tutaj w słowach za bardzo uważał. O kurde, na Erkę zagrałem jak gówno. O, cholera. Spokojnie. O, pan robi się z tobą. Aha. Pociągnij go. Już mieli tego heala. To było zajebiście, ale zabiję. Dobra, może być. O kurde. O, no bo tamta akcja mi się podobała. Podobało mi się to, co zobaczyłem. Dużo wave. Go.
A, aha, Ignite dał, bo myślał, że ucieknie. Dobra, spoko. O Jezu, nie trafiłem. Dobra. Który to prawdziwy? Raczej tamten. O, cholera, 200 IQ. Mogę odpalić Red Trinketa trochę szybciej. Ma fight ulti. To weszło. O. Już to nie klop. Dobra, GG chyba już. Go, 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 go. O Jezu, co się stało? Chciałem od prawej to odbić. Co jest? Ale farcik. Nie wiem, czy mnie było widać na tym bardziej. A cholera, co jest? Nie no, dobrej pozycji był. To klon! Tam za mnie, ojej. Dobra. Mogę przeszawać do lewej. Mam nadzieję, że to poczyszczą nasi już. Nie wygląda to źle, nie wygląda to źle. Dobra, nice. Ale zrób tego nie kliknie. Chyba. Czekaj, shaker triple? Tyle też jeśli chodzi o streama. Trzymajcie się. Do jutra.